Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda typowa torebka mamuśki. Zawsze mam przy sobie rzeczy, które po prostu są mi potrzebne na co dzień i nie ma takiej rzeczy w mojej torbie, której po prostu bym nie używała, także może Wam pokażę, co mi się najbardziej przydaje. Powiem Wam tak, tak czy siak, ta torba jest dla mnie za mała, za ciężka i w ogóle wszystko tutaj chyba się znajdzie. Po pierwsze, mam małą wronę. Dostałam to od mojej mamy. Dzieci głównie widzą kontrasty w pierwszych dniach swojego życia, więc fajnie, bo widzi ją. Następną rzeczą, która mi się bardzo przydaje, jest termos, chusteczki nawilżające. Oczywiście 3-4 pieluszki tytrowe, które wiecie, sama muszę mieć. Udało się. Tu masz pieluszkę. Więc tak, mam przy sobie dużo pieluszek tytrowych. Gdyby mojemu synowi się ulało, bo jest na tym etapie, gdzie się to bardzo często zdarza. I dla mnie, jak wychodzę z domu, najważniejsze jest mieć zapasowe ubranie. To jest po prostu numer jeden, że on musi mieć co się ubrać, jak się ubrudzi. Zawsze mam przygotowaną porcję mleczka i butelkę. Ostatnio byłam na bardzo długiej trasie i nie zauważyłam, po prostu smoczek został w domu. No i Wiktor się obudził. I tak naprawdę do końca podróży jednak brakowało mi tego smoczka, więc nauczyłam się, że zawsze zapasowy smoczek mam w pobliżu. Ważną rzeczą dla mnie jest również, aby mieć nawilżacz do noska dla dziecka, bo spotkałam się z wieloma sytuacjami, gdzie Wiktor potrzebował mojej pomocy przy nosku. W mojej torbie na pewno muszą się również znaleźć okulary przeciwsłoneczne, dlatego że codziennie jeżdżę z Wiktorem samochodem i dla mnie ważne jest to, żeby nie świeciło mi słońce, jak dbam nie tylko o swoje bezpieczeństwo. Jak już wspomniałam, mam nawilżacz do noska, tak jak i gruszkę, krem natłuszczający. I w sumie tutaj rzeczy, które mam, to się powtarzają. Wiadomo, pieluszki dla dzieci. Nawet gdyby mi się na basen zechciało iść, to również mam. No i słuchawki. Słuchawki dla mnie są najważniejsze. One po prostu muszą być, nawet jak ich nie używam. Także te rzeczy, które Wam pokazałam, no nie ruszam się bez nich z domu, bo nigdy, tak jak już wspomniałam, nie wiadomo, co mnie może spotkać. I to są takie rzeczy, po które sięgam notorycznie, non-stop. Także myślę, że moja torba, jak i Wasze torby wyglądają bardzo podobnie. A teraz chyba największy hit, mianowicie kura, która nie mieści mi się do torby, ale zawsze jest razem z nami, blisko Wiktora. Jak siedzę i go karmię, no to sobie robię tak, opieram się i w ogóle sobie tak się położę i sobie tak chillujemy razem. No ale najważniejszy w tym wszystkim jest mój synek, czyli Wiktor. No tak, ty jesteś najważniejszy, wiesz? Nawet jak wychodzę z domu bez niego, to czuję się po prostu jak bez ręki, bo totalnie się do niego już przyzwyczaiłam. Jak sami widzicie, tak właśnie wyglądają. Tak właśnie wygląda moje nagrywanie na YouTube'a. No jak już wspomniałam wcześniej, jest to dość chaotyczne i przy dziecku niczego nie można zaplanować, więc też chcę, abyście docenili to, że do Was nagrywam w takich warunkach, a nie innych, bo nagrywam do Was szczerze i tak naprawdę tak wygląda moja rzeczywistość. Wiadomo, dziecka nie schowam, żeby było cicho. No i właśnie tak sobie żyjemy z dnia na dzień, razem. Troszkę tutaj pośmiejemy się, popłaczemy, tak? Ale będziemy dla Was nagrywać, także to jest dla nas teraz najważniejsze. My się z Wami na dzisiaj już żegnamy. Ładna pogoda za oknem, więc na pewno wybierzemy się na spacer. Też dajcie znać w komentarzu, jak podobają się Wam takie odcinki o macierzyństwie. I też dajcie znać w komentarzu, czy Was takie rzeczy interesują, jak macierzyństwo. Może stworzę taką playlistę specjalną, dedykowaną dla mam i dla przyszłych mam, gdzie będziecie mogli po prostu odnaleźć różne rzeczy związane właśnie z brzdącami, także... na zdrowie, dziecko! Także dajcie znać w komentarzu, ja się z Wami żegnam. Co, uciekamy, nie, Wiktor? Pa, pa!